na moim kanale dzisiaj. Słuchajcie, zastanawiałem się zrobić dla was taki, zrobić wam przekąskę dzisiaj z taką fajną przekąskę. Przecież wcześniej chciałem wam zrobić, ale ze względów jednej rzeczy musiałem to zrezygnować. Natomiast dzisiaj postanowiłem zrobić dla was przekąskę słoną z majerankiem do piwa. Co wy na to? To będą paluszki. I spróbujecie sobie właśnie w domu zrobić teraz na Sylwestra, jak nie macie pomysł, to właśnie jest ten taki fajny pomysł, gdzie możecie sobie samemu w domu zrobić i możecie sobie spróbować. Naprawdę pychota, uwierzcie mi. Ja tak właśnie robiłem i niesamowity jest dobry rezultat. No to na razie, trzymajcie się. Zapraszam na mój filmik. No i tak jak widzicie, mamy tutaj ciasto francuskie, które jest kupione, no nie chciałem się robić. Mamy jajko, mamy zioła prowansalskie, tutaj, i mamy sól, zwykłą sól. I zobaczcie, co ja robię. Sobie po prostu od razu smaruję. Co prawda, można od razu nie smarować, tylko ten. Ale ja sobie pomyślałem, że ja sobie posmaruję jajem. I zrobimy od razu już gotowe paluchy. Smarujemy szybko. Oj. Nic trudnego, takie łatwe ciasto do zrobienia. Już mamy posmarowane. I teraz sobie dziabniemy tak mniej więcej w połowie. O. I kroimy na takie plastry. Takie 3 mm. Jak to woli. O. Nie musi być tam jakieś takie wolne. O. I jest. I jedziemy. I tak do końca. I jedziemy do końca. Tak, żeby po prostu... O. I z takiego płata, żeby na... O, to ho, co nam tu się zrobiło. I teraz posypujemy solą. Sól. Możemy dodać jeszcze gdzieśmy nie dodali. I dodajemy majeranek. Bardzo. Powiem wam szczerze, ten majeranek tak pachnie. Kupiłem w innym sklepie niż pominęłem, ale taki zapach intensywny ma. Sypiemy. Szybki przepis. Powiem szczerze, jak nie macie pomysłu, to na właśnie na do piwa.
i sypiemy. No i układamy nasze plastry. Zobaczcie. Tu jeden. Drugi. I tak cały czas. Paluszki słone do piwa z majerankiem. Słone. Łatwy i szybki przepis. No. Zobaczcie, jak szybko. A i teraz czekamy, aż się nasz piekarnik się nagrzeje. Trochę cofniemy, bo tutaj za blisko, bo one się mogą skleić. Na Sylwestra do piwa, do tego. Także czekamy, aż się nagrzeje piekarnik i wkładamy. No i mamy na... Wkładamy do piekarnika, mamy nagrzane 180 stopni. I wkładamy i czekamy jakieś pół godziny, aż wyciągniemy je z pieca. No, i teraz mamy te 20 minut, 25 minut. Wyciągamy z naszego piekarnika nasze paluszki. Zobaczcie, jaki piękny kolor. O. I wkładamy na moment, żeby ostygły. Zobaczcie sobie sami. O, zobaczcie, jak są elegancko wyglądają. Później wam pokażę coś jeszcze. No i tu mamy pojemnik. I zaraz będziemy układać to pojemniczkę. Zobaczcie. Zobaczcie, jak fajnie wchodzą. Paluszki słone z majerankiem. Do piwa. Hej, tak jak widzicie, oto są mój właśnie zestaw na Sylwestra. Piwko z pianką, bezalkoholowe piwo i paluszki słone z majerankiem do piwa. Piękna przekąska właśnie do na Sylwestra. Jak nie macie pomysłów czy coś, zapraszam, naprawdę warto spróbować zrobić samemu w domu. Pachnie niesamowicie. Hej, dzięki, żeście widzieli taki prosty przepis, jak zrobić paluszki słone z majerankiem do piwa. Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że dzięki, że wchodzicie na moje strony Góry Soli Zwiedzanej, Turystyka Dolnośląska, Turystyka Wiadomości Dolnego Śląska i Gotowanie Tomcia, natomiast też dzięki, że subskrybujecie mój kanał, dajecie łapkę w górę, lajkujecie. Prosiłbym, żebyście więcej tak też zrobili, bo już jest 413 osób.
I to jest właśnie ten właśnie magia tego, że mnie widzicie. Natomiast chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bardzo miłą. Pochwalę się wam, ale to mam za tydzień. To, co robię, właśnie udostępniam na Facebooku i na Instagramie, też mi ludzie dziękują. I pokażę wam jedną rzecz za tydzień, którą dostałem. Mile mnie to spotkało, ale to będzie niespodzianka dla was. Także zapraszam za tydzień w środę na mój kanał specjalny dla was. No to na razie, trzymajcie się. Szczęśliwego nowego roku. Dużo pieniędzy wam życzę, dużo zdrowia. I też przede wszystkim miłej zabawy. A myślę, że będzie coraz lepiej. No to na razie, trzymajcie się. Hej, do następnego.